Dobry wieczór, witam Was wszystkich serdecznie, moi drodzy, i zapraszam. Październik to miesiąc świadomości raka piersi, który jest no niestety najczęściej występującym złośliwym nowotworem u kobiet, również u tych, które są w wieku reprodukcyjnym. To trudny i bardzo ważny temat, bo choć wcześniej wykryty nowotwór daje duże szanse, żeby go pokonać, to niestety, ale walka i leczenie, destrukcyjne leczenie, agresywne leczenie onkologiczne niestety przerywa starania o ciążę. Czy można więc zabezpieczyć płodność i po leczeniu wrócić do starań? Co się dzieje w trakcie leczenia z płodnością kobiety? Czy po leczeniu onkologicznym możemy starać się o naturalną ciążę? Moi drodzy, dzisiaj w naszym cyklu Wszystko dla płodności z kliniką IVIMED będę rozmawiać właśnie o tym z doktorem nauk medycznych Jarosławem Kaczyńskim, specjalistą, ginekologiem i położnikiem oraz endokrynologiem. Myślę, że wiedza, iż choroba jest do pokonania, a także, że można się później starać o dziecko dla tych pań, które właśnie są przed tym wyzwaniem, no będzie takim pokrzepiającym dzisiejszym webinarem, więc serdecznie zapraszam. Oczywiście zapraszam również do pytań. Przekażemy naszemu specjaliście. Panie doktorze, dzień dobry, to po pierwsze. Dzień dobry, witam Państwa. Dziękuję, że możemy się dzisiaj spotkać. No i dziękuję, że chce Pan podjąć ten trudny temat, bo to jest bardzo trudny temat, bardzo trudne leczenie. Panie doktorze, dzisiaj tak wypada, że jest 6 października i to taki może trochę przez przypadek, że tak wstrzeliliśmy się w Dzień Boskich Matek. Jest to dzień, słuchajcie, zainicjowany przez Fundację Rock and Roll. Mówimy tu o kobietach w ciąży, które właśnie są na etapie nowotworu. Panie doktorze, no zaskakujące jest to, jak chyba coraz więcej kobiet zmaga się z chorobą nowotworową. Jakie są statystyki zachorowania młodych kobiet? No i czy często nowotwór pojawia się u kobiet w ciąży? Czy włożyła Pani do tego jednego worka kilka zagadnień. Po pierwsze, czy nowotwór występuje często? Tak, występuje często, bo według danych WHO dotyczy 2,3 miliona kobiet na świecie w 2020 roku. Nie mamy jeszcze danych za 2021 rok. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to jest cała populacja kobiet, a my tak na dobrą sprawę chcielibyśmy rozmawiać o kobietach w okresie prokreacji. Rak piersi i inne nowotwory występują u ludzi w różnym okresie życia, nie tylko u młodocianych, ale u czwartej, piątej dekadzie życia też. I takie kobiety też wchodzą do tych statystyk. Więc my nie mamy dokładnej informacji, ile tak na dobrą sprawę młodych dziewczyn ma różne nowotwory i to leczenie wikła szanse i prawdopodobieństwo posiadania własnych dzieci. Tym niemniej statystycznie z roku na rok na skutek zanieczyszczenia środowiska, różnych toksyn, generalnie mówiąc śmieci, które zjadamy świadomie czy nieświadomie, prawdopodobieństwo pobudzenia onkogenów, które wszyscy nosimy w sobie, jest coraz większe. Co znaczy, że ilość osób chorujących na choroby nowotworowe zwiększa się, a więc ilość pacjentów, których będziemy musieli objąć opieką, stale rośnie. Panie doktorze, co z tymi paniami, które właśnie są przed leczeniem, tak? Które miały w planach staranie się o dziecko, no i niestety nowotwór pokrzyżował te plany. Jak wygląda w tym przypadku postępowanie medyczne? Co i jak się leczy? To zależy od rozpoznania histopatologicznego choroby nowotworowej, no bo choroba nowotworowa, tarczycy, rak brodawkowaty, pierścieniowaty to są nowotwory, które mimo terapii nie uszkadzają naszego potencjału prokreacyjnego, czyli zarówno leczenie operacyjne, leczenie radiojodem z punktu widzenia rozrodu kobiety jest bezpieczną terapią. Ale jeżeli weźmiemy białaczki, chłoniaki, rak piersi, to terapia jest agresywna. Najczęściej wykorzystujemy środki alkilujące, no bo są skuteczne, jeżeli chodzi o leczenie choroby podstawowej, ale one są też bardzo toksyczne, uszkadzają gonady. Więc pacjentki, które dostają środki alkilujące, niestety z reguły są bezpłodne na skutek tego leczenia, ponieważ te substancje uszkadzają rezerwę jajnikową w wielu mechanizmach. To nie jest tak, że leczenie onkologiczne to jest tylko jakiś tam sposób wykorzystania rezerwy jajnikowej. Leczenie onkologiczne powoduje gwałtowne przyspieszenie dojrzewania oocytu, więc jeżeli
chociaż to nie jest do końca prawdą, no ale żeby już nie zmieniać dzisiejszego tematu, jeżeli wyjdziemy z założenia, że kobieta się urodziła z określoną ilością komórek jajowych i nagle te wszystkie oocyty zaczynają dojrzewać i mają owulację i je tracimy bezpowrotnie, to teoretycznie w tym to jest jeden z mechanizmów utraty rezerwy jajnikowej, ale do tego dochodzi uszkodzenie łańcucha DNA. Czyli nawet te oocyty, które już mam teraz, one niestety zostają uszkodzone. Jeżeli nawet uda się nam je zapłodnić, to skończy się to poronieniem. Jeżeli weźmiemy do tego planowaną śmierć, apoptozę, do końca nie wiemy, jaki jest mechanizm, ale leki onkologiczne pobudzają receptor, który jest odpowiedzialny za planową śmierć komórki. Więc tych mechanizmów jest kilka. Dochodzi do tego uszkodzenie podścieliska. No, komórki jajowe nie znajdują się w próżni. One są w jajniku, w tkance otoczone innymi komórkami, które muszą tam być, ponieważ to, że komórka jajowa dojrzewa, wzrasta, jest spowodowane interakcją między komórkami ziarnistymi, naczyniami krwionośnymi, układem immunologicznym. Jeżeli uszkodzę podścielisko, uszkodzę naczynia krwionośne, no to komórka staje się dysfunkcyjna. Więc mechanizmów uszkodzenia oocytów jest bardzo, bardzo dużo i efektem jest niestety utrata rezerwy jajnikowej. I w zależności od tego, jakie to są preparaty, w zależności od tego, jaka jest rezerwa jajnikowa wyjściowa, jaka jest wartość AMH przed terapią, ile lat ma pacjentka, to są czynniki prognostyczne, które pozwalają nam w przybliżeniu określić, czy prawdopodobieństwo jest duże, czy też małe. Jeżeli nie mamy takiej wiedzy, jakie to są preparaty, no bo jest jeden podstawowy problem, którego my chyba nie dostrzegamy. Postęp technologii medycznych w onkologii jest drastyczny. Drastycznie ta dziedzina medycyny przyspiesza. Wykorzystywane są substancje biologicznie czynne w terapii i te substancje biologicznie czynne bardzo poprawiają wyleczalność. Ale niestety nie ma żadnych informacji, czy te substancje biologicznie czynne są szkodliwe, czy też nie. Z prac, publikacji naukowych, które są na ten temat, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Są publikacje, które mówią, nic się nie dzieje. Bezpiecznie możemy leczyć pacjentki, nie uszkodzimy zdolności prokreacyjnej i są wręcz po drugiej stronie prace, które mówią, natychmiast stracisz rezerwę jajnikową. Te substancje biologicznie czynne uszkadzają wszystkie gruczoły wydzielania wewnętrznego. Trzeba pamiętać o tym, że jajnik jest mały. To jest bardzo mały gruczoł wydzielania wewnętrznego i to jest jeden z gruczołów, który jest w pierwszej kolejności niszczony. W związku z tym trzeba z pacjentami rozmawiać, trzeba rozmawiać z doktorami, trzeba doktorów uświadamiać, bo jeżeli doktor nie ma świadomości, że coś takiego można zaproponować pacjentce, trudno oczekiwać od tego, żeby pacjentka była omnibusem i sama sobie znalazła informacje, co ona ma zrobić w takiej sytuacji, zwłaszcza, że najczęściej każdy z nas myśli zupełnie o czymś innym. Nie myśli o tym, co będzie po leczeniu, że ja też chcę być mamą. Nie ma po prostu na to czasu, a może nawet często i siły psychicznej, a jeżeli nikt w rodzinie nie wspiera, no to na pewno jest takim dziewczynom trudno. Panie doktorze, jak szybko po takim leczeniu panie mogą starać się o dziecko? No to jest trudne pytanie, które chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Po pierwsze, żeby starać się o dziecko, musi być wola. Nie tylko ze strony kobiety, ale w naszym kraju i partnera. Tak? W związku z tym nie wiemy nic na temat partnera, bo jeżeli przychodzi para, nawet która jest świadoma, że my chcemy zabezpieczyć zdolności prokreacyjne, no niestety nie zajmujemy się panem, nie sprawdzam, jakie są parametry nasienia. A może ten pan w ogóle nie ma nasienia? Co się zdarza? Więc my nie umiemy odpowiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo sukcesu. Sukcesem jest urodzenie zdrowego dziecka, no bo nie znamy parametrów nasienia. To jest jeden temat. Drugi temat jest taki, że pacjentki z chorobą nowotworową, co wiąże się z łańcuchem DNA, mają niższą rezerwę jajnikową z założenia. Czyli jeżeli mamy populację pacjentek i jedna pacjentka w wieku jakimś tam X ma określoną rezerwę jajnikową, to ta odpowiednik tej populacji w tym samym biologicznym wieku, ale z chorobą nowotworową będzie miał niższą rezerwę jajnikową. To wynika z faktu, tak jak są uszkadzane łańcuchy DNA, ma to swoje wytłumaczenie, ale no, że już takiej nauki głębokiej to dzisiaj nie będziemy poruszali, ale chodzi generalnie o to, że pacjentki z chorobą nowotworową są niesprawiedliwie traktowane przez matkę naturę, bo nie dość, że mają do pokonania chorobę nowotworową, to jeszcze rezerwa jajnikowa z założenia jest niższa. I znowu,
Trzeba mieć wiedzę, nie wiem, przeczucie, intuicję. Często się zdarza, że przychodzą do nas pacjentki, które nic nie wiedzą na temat choroby nowotworowej, ale przychodzą z niską rezerwą jajnikową. No i my się denerwujemy, czemu dochodzi do sytuacji przedwczesnego wygasania czynności jajnika, ale nie każdy z nas myśli o tym, że trzeba taką pacjentkę zacząć badać z punktu widzenia genetyki. Bo my wiemy, że choroby autoimmunologiczne mogą doprowadzić do przedwczesnego wygasania czynności jajnika, a zapominamy o genetyce, bo to tylko teoretycznie 10%. A prawda jest taka, że to jest całe 90%. Tylko my jeszcze nie mamy testów, jak badać poszczególne geny, żeby odpowiedzieć na pytanie, że to jest genetyka. A trzeba w tym wszystkim pamiętać o tym, że mutacje BRCA1 i BRCA2 to jest udowodniona przyczyna przedwczesnego wygasania czynności jajnika. Więc nawet w takiej prywatnej praktyce, bo przychodzą pacjentki do rozrodu, trzeba pamiętać o chorobach nowotworowych i niestety to się zdarza. Ja pamiętam taką dziewczynę lat 38, odesłana przez doktora z miasta, bo pani ma jedno dziecko 5-letnie, no ma niską rezerwę jajnikową, skrajnie niską, więc przyszła porozmawiać na temat procedury zapłodnienia pozaostrojowego, a skończyło się o tym, że odesłałam ją do onkologa, bo musi mieć świadomość kastracji jajników i piersi. Mhm. Właśnie chciałam się zapytać, bo pan jest specjalista ginekolog położnictwa oraz endokrynologii, a podejmujemy dzisiaj temat onkologii, więc panie doktorze, czy często u pana w gabinecie właśnie przychodzi pani, która chce starać się o dziecko i na przykład właśnie pan odsyła do onkologa? Często się u pana to zdarza w gabinecie? Znaczy najczęściej jest na odwrót. Najczęściej jest tak, że przychodzi pacjentka, która już ma rozpoznaną chorobę nowotworową i jest odesłana przez onkologa, ponieważ onkolog wie, że terapia, którą zaproponuje, jest nie bez znaczenia dla prokreacji, więc odsyła takie pacjentki, abyśmy zabezpieczyli płodność. Tych sposobów jest kilka, bo możemy takiej pacjentce zaproponować mrożenie komórek jajowych, czyli ją wystymulować, aby uzyskać w punkcji dojrzałe komórki jajowe. Możemy takiej pacjentce zaproponować pobranie tkanki jajnika, co w naszym kraju jest cały czas eksperymentem i pewnie przez kolejne 10 lat będzie traktowane jako eksperyment naukowy, a z punktu widzenia krajów bardziej rozwiniętych technologicznie to jest uznana technologia. To jest technologia, którą Amerykańskie Towarzystwo Rozrodu uznało za równoważną terapię, tak samo jak mrożenie komórek jajowych. I wtedy takiej pacjentce możemy pobrać tkankę jajnika, możemy tą tkankę jajnika zamrozić, żeby później ją przeszczepić, jeżeli onkolog powie, ok, ma pani zielone światło na rozród. Są oczywiście do tego nowe technologie, bo medycyna nie śpi, medycyna cały czas wymyśla nowe propozycje dla pacjentów onkologicznych, bo w tym wszystkim, o czym my rozmawiamy, pomijamy w naszym kraju pacjentki z białaczkami i pacjentki z rakiem jajnika. Ale tak wcale nie musi być, ponieważ dla pacjentek z białaczek opracowano technologię w Izraelu. Te pacjentki się poddaje 5 kursom chemioterapii. Te kursy powodują, że nie ma w krwiobiegu krążących aktywnych komórek nowotworowych. Pobiera się tkankę jajnika do mrożenia. Ta pacjentka po leczeniu, jakie one by nie było, czy nawet to ma być przeszczep szpiku, czy cokolwiek innego, ma zamrożoną tkankę jajnika. Tą tkankę jajnika przed przeszczepem do organizmu kobiety wszczepia się w model zwierzęcy, w mysi. Tak? Jeden z krawek tkanki wszczepiam do myszy i ta mysz jest obserwowana przez pół roku. Jeżeli przez 6 miesięcy nie dojdzie do wznowy choroby nowotworowej, to jest ta tkanka traktowana za w pełni bezpieczną. Jeżeli chodzi o rak jajnika, co nam się teraz na dzień dzisiejszy wydaje totalną abstrakcją, no bo rak jajnika bardzo groźna choroba i tej pacjentki niestety, ale trzeba wykastrować już, żeby nie mówić o tym, że trzeba często usunąć cały narząd rodny, to w przypadku nowych technologii opracowanych w Stanach Zjednoczonych dla zainteresowanych odsyłam do literatur prac naukowych pani profesor Monika LaRonda, opracowała technologię wytworzenia sztucznego jajnika na drukarce 3D z żelatyny i na tej żelatynie wyhodowała, doprowadziła do dojrzałości oocyty pobrane od dziecka 2-letniej dziewczynki, która miała być poddana chemioterapii. I te komórki doprowadziła do dojrzałości i gotowości do zapłodnienia. To jest taką no, wizjonerską pracą, bo pewnie jeszcze nie dziś, może nie jutro, ale zapewne za kilka lat, jeżeli będę miał pacjentkę z rakiem jajnika, to nie wyrzucę do kubła tych oocytów, tak? Tylko ja je wszystkie pobiorę, nieważne na jakim są stadium rozwojowym, bo dzięki drukarce 3D będę mógł wytworzyć jajnik i będę mógł je doprowadzić do dojrzałości. I taka pacjentka ma szansę na własne biologiczne dzieci.
Panie doktorze, jeszcze cofnijmy się do tego, właśnie pan powiedział, że właśnie przychodzą do pana pacjentki, które są na przykład przed tą walką, tak? Przed leczeniem nowotworowym. Jakie dokumenty przynoszą, jakie powinny przynieść do pana dokumenty? Co jest dla pana ważne? Znaczy najważniejsze to jest pacjent, no to jest podstawa. Natomiast żebyśmy mogli sensownie ten czas spędzić z punktu widzenia pacjentki, to na pewno potrzebujemy rezerwy jajnikowej. Muszę znać wartość AMH z wielu powodów. No bo jeżeli nawet pobieram tkankę jajnika i ta pacjentka nie będzie stymulowana, to muszę znać wartość wyjściową AMH, żeby mógł później ocenić, jaka jest wartość AMH po terapii, po leczeniu, czy to jest radio, czy chemioterapia. Jeżeli rozmawiamy o stymulacji pęcherzyków, aby uzyskać dojrzałe komórki jajowe, to bez AMH to jest strzał w kolano. Trzeba pamiętać o presji czasu. Najczęściej jest tak, że onkolog mówi, jeżeli tej chemii nie zastosujemy u pani za 7 dni, to jest po prostu dramat, to jest gwóźdź do trumny. Nie jestem onkologiem, ale wydaje mi się, że tak wcale nie jest. Jeżeli mam drugiego onkologa, który mówi, dobrze, no odroczymy pani chemię, aż pani zabezpieczy sobie oocyty, to znaczy, że jest to możliwe. A więc jeżeli mamy czas na stymulację, no to zaczynamy tą stymulację w dniu, w momencie, kiedy widzę pacjentkę. I jest wiele protokołów. My jako lekarze zajmujący się rozrodem IVF-em jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mam protokół, który zaczynam przed miesiączką i mam protokół, który zaczynam po menstruacji. Ale to jest tylko istotne, jeżeli planuję transfer zarodka. No, u pacjenta onkologicznego ja nie planuję transferu. Tego transferu nie będzie przez lata. W związku z tym dla mnie jest nieistotne, jaki jest profil hormonalny pacjentki w dniu, kiedy ona do mnie przychodzi. Dla mnie jest tylko istotne AMH, no bo mamy programy wsparcia społecznego, mamy refundację na leki stosowane do stymulacji owulacji i to wszystko funkcjonuje pod warunkiem, że znam rezerwę jajnikową. Jeżeli tej rezerwy nie mam na kartce papieru, oczywiście, że z punktu widzenia medycyny mogę policzyć pęcherzyki i tym podobne rzeczy i oszacować, jak powinienem leczyć pacjentkę, ale nie mogę jej przyznać żadnego dofinansowania, a to chyba jest mimo wszystko ważne. Te pacjentki powinny mieć wsparcie nie tylko na zasadzie, że ktoś z nimi jest i wspiera psychicznie i tak dalej. Powinniśmy je dodatkowo zabezpieczać poprzez wsparcie finansowe, bo niestety wygląda to bardzo dramatycznie, jeżeli przychodzi pacjentka i z punktu widzenia moich możliwości mogę jej wystymulować pęcherzyki, mogę pobrać oocyty i jednocześnie mogę jej zapewnić pobranie tkanki jajnika, a dziewczyna płacze i mówi, doktorze, to niech pan zdecyduje za mnie, bo ja mam pieniądze tylko na jedną z tych procedur. Tragedia. To jest tragedia. Mhm. To jest tak duża niesprawiedliwość, że naprawdę my sobie z tego nie zdajemy sprawy do momentu, kiedy przyjdzie taka pacjentka i płacze. Tragedia, nie życzę nikomu. Panie doktorze, onkofertility, bo o tym bym chciała też jeszcze porozmawiać. To jest bardzo ważne. Ja wiem, że coraz bardziej gdzieś jest już powszechne te onkofertility, coraz bardziej społeczeństwo jest świadome, czyli zabezpieczenie swojej płodności. Panie doktorze, jeżeli fajnie, jeżeli dziewczyna jest świadoma lub onkolog jest świadomy i wysyła taką pacjentkę właśnie do takiej kliniki jak państwa, żeby zabezpieczyć tą płodność. A te panie, które podjęły leczenie, no to co, już im nie pomożemy w zabezpieczeniu płodności, już jest za późno? Jak to wygląda? Czyli czy takie panie, które się dowiedzą za późno o tym onkofertility, czy mogą się jeszcze zgłosić? No, czy ma pani na myśli pacjentki, które już przeszły radio bądź chemioterapię? Tak, dokładnie tak. Wszystko zależy po pierwsze od, bo jeszcze wróćmy do tych dokumentów, które nam są potrzebne do terapii. Rozpoznanie histopatologiczne. To oczywiście nie ma dla mnie znaczenia, czy ja dam lek A, czy lek B z punktu widzenia stymulacji owulacji, ale ma to bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o przyznanie refundacji, no bo muszę mieć podstawę prawną do rozpoczęcia tego procederu, jeżeli chodzi o refundację, a więc muszę mieć dokument potwierdzający rozpoznanie choroby onkologicznej, tak? Czyli reasumując, rozpoznanie histopatologiczne, rezerwa jajnikowa, żeby mógł przyznać refundację, żeby wspierać te pacjentki finansowo. Natomiast jeżeli chodzi o pacjentki, które przeszły leczenie onkologiczne, no to w tym momencie
Najczęściej tak jest, że taka pacjentka, jak do mnie przychodzi, nie ma ze sobą protokołu terapii onkologicznej. Co wydaje mi się, że może z punktu widzenia onkologa nie jest to istotne, ale z mojego punktu istotne bardzo. Bo muszę wiedzieć, jakie preparaty były stosowane, bo nie każdy z tych preparatów zastosowanych niesie ze sobą tak samo duże ryzyko uszkodzenia gonad. Jeżeli tego nie mam, no to nie mam innej możliwości, jak najpierw poprosić o oznaczenie rezerwy jajnikowej. Statystycznie wiemy, że tylko 20% pacjentek zachowuje prawdopodobieństwo szansy na zachowanie rezerwy jajnikowej, no ale to znowu jest tylko i wyłącznie statystyka, a jak wiemy, statystyka jest po to, żeby kłamać. Codziennie to słyszymy na temat inflacji. W związku z tym muszę sprawdzić rezerwę jajnikową, a ona jest zależna od wieku biologicznego pacjentki, jak zaczynała chemię, i od wieku i od wartości AMH przed leczeniem, a tej wartości nie znam, no bo kto kilka lat temu kazał pacjentce sprawdzić rezerwę jajnikową, jeżeli mimo wiemy, że to jest podstawowe badanie, bez którego nie zaczynamy terapii. Do dziś się zdarza, że przychodzą pacjentki prowadzone przez swojego doktora i one nie znają wartości AMH. Więc to są parametry, których nie jesteśmy w stanie odtworzyć. Według danych literaturowych te pacjentki również możemy w jakiś sposób zabezpieczyć i zaproponować terapię. Niestety jest to ograniczona populacja pacjentek i ona nie przekracza 10% dziewczyn poddanych terapii. Jeżeli je zaczynamy leczyć, to wychodzimy z założenia, że to w naszej nomenklaturze oznacza pool responders, czyli populacji pacjentek, która po pierwsze źle odpowie na terapię, a po drugie jakość uzyskanych komórek jajowych będzie pozostawiała sobie wiele do życzenia. Ale to nie jest wszystko tak czarno malowane, bo według prac hiszpańskich teoretycznie jest to możliwe, a według prac amerykańskich, która się skupia na odtworzeniu funkcji tkanki jajnika poddanej chemioterapii, bynajmniej na modelach zwierzęcych, możliwe. Amerykanie zajmują się bardzo takim ciekawym tematem jak regeneracja tkanki jajnika u pacjentek. Znaczy nie ma jeszcze pracy na ludziach, ale są prace na modelach zwierzęcych i teoretycznie jest to możliwe. Czyli jeżeli mam gryzonie, bo to są wszystkie prace na gryzoniach, to te gryzonie są traktowane lekami stosowanymi u ludzi, lekami gonadotoksycznymi, tracą rezerwę jajnikową, jest to udowodnione w badaniach laboratoryjnych, że te myszy stają się bezpłodne, nie mając rezerwy jajnikowej, są bezpłodne. Potem się poddaje regeneracji, te myszy mają nowe oocyty, te oocyty w sposób naturalny są zapładniane, rodzą się nowe myszy z oocytów zregenerowanych. To jest zapewne przyszłość, to jeszcze nie jest temat na dziś, to jeżeli będzie to w ogóle stosowane na ludziach, to jest na pewno jeszcze bardzo dużo czasu i bardzo dużo wody upłynie nam w Wiśle, zanim to będziemy mogli stosować w ośrodkach leczenia niepłodności, ale takie możliwości nauka widzi. No to skoro możliwości nauka widzi, to trzeba być dobrej myśli, bo kiedyś nauka też nie widziała możliwości na IVF, a teraz się rodzi od 40 do 60 milionów dzieci na świecie. Dobrze, jest światełko w tunelu. To coś z tego wyjdzie na pewno. Panie doktorze, jak przychodzi taka pacjentka do Pana, no i właśnie chce zabezpieczyć tą płodność, jakby Pan był uprzejmy powiedzieć, jak się przygotowuje taką pacjentkę, na co powinna być przygotowana, co ją tutaj spotka w klinice, jak się przygotować do takiego właśnie zabezpieczenia płodności. W klinice to ją spotkają same przyjemności. Tak, dokładnie. Natomiast z punktu widzenia pracy dnia codziennego, musimy mieć AMH. Jeżeli ta pacjentka jest bez wartości AMH, no to są dwie alternatywy. Albo zaczynam w ciemno leczyć tą pacjentkę, nie przyznając jej refundacji, albo ją odsyłam do piętro wyżej, do punktu pobrań krwi i tracę jedną dobę, żeby uzyskać wartość AMH i wtedy daję pacjentce refundację i terapię. To jest bardzo łatwe, jeżeli to jest pacjentka z Warszawy bądź okolic. Niestety to nie jest powszechne. Przyjeżdżają do nas pacjentki z Gliwic, ze Szczecina, z każdego zakątka kraju, co mnie bardzo dziwi, ponieważ w każdym takim zakątku jest klinika leczenia niepłodności, są kliniki onkologiczne i wychodzę z założenia, że w tamtych ośrodkach te pacjentki też mogą być leczone i w takich dużych ośrodkach akademickich też jest onkolog, który na bieżąco śledzi literaturę. Więc to, że te pacjentki przyjeżdżają, super, my im pomożemy. Natomiast z punktu widzenia tych dziewczyn trudno jest przyjść tutaj następnego dnia. Trudno.
Natomiast oczywiście staramy się pomagać, a więc te dziewczyny muszą być przygotowane na to, że poproszę o badanie. Muszę zrobić badanie USG, muszę wiedzieć, jak wyglądają jajniki w badaniu USG i zlecamy cały panel badań, bo ustawa nie przewidziała czegoś takiego, że jak jest pacjentka z chorobą onkologiczną i ja tylko chcę pobrać tkankę jajnika albo ja chcę tylko zabezpieczyć oocyty, to pewien panel badań wydaje mi się niepotrzebny. Ustawa nic na ten temat nie mówi. Ustawa mówi, że pacjentka, która jest w procesie rozrodu wspomaganego, podlega ustawie, a więc muszę wykonać u tej pacjentki wszystkie badania, które narzuca nam je ustawa, czy one są z punktu widzenia medycznego potrzebne, czy też nie, muszę je wykonać. Czyli pacjentka no niestety musi ponieść koszty związane z tymi badaniami. Jeżeli już to przez to wszystko przebrniemy, tak jak powiedziałem, nie ma znaczenia moment, kiedy zaczynamy terapię hormonalną. Ta pacjentka dostaje leki hormonalne. Pacjenci często się martwią, denerwują, stresują, jakie będą działania uboczne. Nie ma działań ubocznych. Te leki, które stosujemy, to są hormony, które normalnie produkuje nasz mózg. Więc jeżeli codziennie mój mózg bombarduje mnie hormonami z przysadki mózgowej, to ja nic innego nie robię. Ja podaję te same hormony, które codziennie, w dzień i w nocy produkuje mi przysadka mózgowa. Pacjentka przychodzi do nas co kilka dni, dodaje kolejne leki, sprawdzam, jak rosną pęcherzyki i wyznaczam dzień pobrania komórek jajowych. Czyli robimy punkcję przezpochwową, to wtedy znaczy, no nie boli, bo pacjentka śpi. Może pacjentkę później boleć, bo jeżeli jest duży jajnik, uzyskuje dużą ilość komórek jajowych, no to w tym momencie ta pacjentka na pewno ma dyskomfort po zabiegu. Natomiast w trakcie zabiegu śpi, to daje duży komfort zarówno pacjentce, jak i operatorowi, no bo wtedy nie muszę się denerwować, że mam długą igłę i kłuję, a pacjentka się rusza. Uzyskujemy komórki, które są oczyszczane przez embryologa, mrożone i czekają, aż pacjentka będzie gotowa, by je rozmrozić, zapłonić i transferować zarodki. Cały czas o tym rozmawiamy, a nie pomijamy jednej ważnej rzeczy, od której zaczęliśmy. Bo zaczęliśmy rozmowę od raka piersi, a trzeba pamiętać o tym, że rak piersi jest estrogenowrażliwy, a terapia ma na cel uzyskanie dużej ilości komórek jajowych, co się wiąże z wysokim stężeniem estrogenów. I co no wtedy, właśnie. Tak? Na pewno nie jedna dziewczyna słyszała, że tak, terapia, którą tam doktor jakiś proponuje, to gwóźdź do trumny. A to nie jest gwóźdź do trumny, ponieważ wiedząc o tym, że to są, po to tak jak właśnie powiedziałem, rozpoznanie histopatologiczne w przypadku nowotworów wrażliwych na hormony, my mamy określone w tym badaniu wrażliwość receptorową. I wiem, czy tam są receptory dla estrogenów i progesteronu, czyli wiem, że ten guz jest estrogenowrażliwy, bo może wcale nie być. Jeżeli są to guzy hormonowrażliwe, stosujemy leki, które, mówiąc obrazowo, zabijają estrogeny w organizmie. Wydaje się to trochę abstrakcyjne, no bo skoro potrzebuję estrogenów, żeby dojrzewały komórki jajowe, to na czym polega idea, że ja teraz te estrogeny wycinam innymi lekami? Ale proszę mi wierzyć, to się dzieje. To możemy zrobić wykład, na czym działają, na czym polegają inhibitory aromatazy, poza tym, że zabijają estrogeny, ale dzięki temu, że powstają androgeny w płynie pęcherzykowym, to w innym mechanizmie doprowadza do dojrzałości komórek jajowych. To wszystko z punktu widzenia naukowego się da wytłumaczyć. I taką pacjentkę, jeżeli nawet monitorujemy, to stężenia estrogenów są bardzo, bardzo niskie, zbliżone do poziomu fizjologicznego, a uzyskujemy dużą ilość dojrzałych komórek jajowych. Ja to wszystko mówię celowo. Mam nadzieję, że słuchają nas również lekarze, onkolodzy i to jest wiedza dla doktora onkologa, że jeżeli mam nawet raka piersi estrogenowrażliwego, to dzięki inhibitorom aromatazy jest to bezpieczna terapia dla pacjentki. Ta terapia nie przyspieszy rozwoju nowotworu, a da pacjentce dodatkowy bodziec do terapii. Da myśl, ideę, szansę, że będzie kiedyś mogła być matką. To bardzo dużo, bardzo dużo. Dla niektórych to jest wszystko. Panie doktorze, to tak od punktu A, czyli od tego, jak się zgłosi pacjentka do tej końcówki, czyli pobrania, to jaki okres może minąć? 9 dni. 9 dni, czyli w miarę szybciutko można to zrealizować. To też jest pocieszające, że nie trzeba znowu miesiąca czekać, czy tam dłużej. Jakby pan mógł jeszcze tak, już pan o tym wspominał, ale jeszcze tak w żołnierskich słowach wypunktować, jakie nowotwory mogą spowodować taką nieodwracalną. Łatwiej powiedzieć, które są bezpieczne, proszę. Tak? Bezpieczne są czerniaki,
i choroby tarczycy, guzy tarczycy, wszystkie inne rzeczy, wszystkie inne nowotwory są terapia, może inaczej. To nie chodzi o nowotwory, tylko chodzi o terapię, którą stosujemy, lecząc te nowotwory. Wszystkie inne nowotwory już traktujemy jako niebezpieczne, ponieważ terapie, które wykorzystujemy, to już są, to jest chemia gonadotoksyczna, bądź radiologia jeszcze bardziej toksyczna. W tym wszystkim, tak mi się wydaje, trochę spłaszczamy temat. Nie rozmawiamy o stosowaniu radioterapii, a napromienianie naprawdę jest stosowane w onkologii. Co w sytuacji raka szyjki macicy? Jeszcze nie zaczęliśmy, nie wiem, czy nam czasu starczy na te wszystkie nowotwory. Co w sytuacji raka trzony macicy? No tak się, pani powiedziała, że to się zbiega ze świętem powołanym do życia przez Fundację Rock and Roll. Wczoraj była pacjentka, dziewczyna, która miała jakiś czas temu rozpoznanie stanu przednowotworowego w obrębie błony śluzowej jamy macicy. Ta dziewczyna z mojej perspektywy przeżywa dramat. Oczywiście, że jest leczona onkologicznie, ma prawidłowo dobraną terapię. Ta terapia oczywiście spowodowała działania uboczne w obrębie jamy macicy. Są liczne wzrosty. Nie ma jamy macicy, ona jest zarośnięta. Ta dziewczyna czeka na kolejną weryfikację badania histopatologiczne, które zapewne potwierdzi, że jest zdrowa. Bo ona już jest tak długo leczona, chociaż ja nie jestem onkologiem, ale wydaje mi się, że musi być wyleczona. To jest tylko kwestia potwierdzenia tego w badaniu histopatologicznym. No więc jeżeli już jest wyleczona, to nie mam przeciwwskazań, żeby przystąpiła do rozrodu. No jest zdrowa. No to jeżeli jest zdrowa, to czemu mam się martwić, że coś tam kiedyś znowu w niej w jamie macicy urośnie? Bardziej się martwię tym, jak ja zregeneruję błonę śluzową jamy macicy. Bo taka długotrwała terapia gestagenami, bo o tym mówimy, doprowadza niestety do urazu błony śluzowej jamy macicy. Jeżeli nawet mam rezerwę jajnikową i ja uzyskam komórki, które potem zapłodnię i wytworzymy zarodki, gdzie mam je transferować? Tak, czyli lecząc jedno, niszczę drugie. I u regeneracji oczywiście my się tym zajmujemy i mamy programy naukowe, możemy regenerować tą błonę śluzową jamy macicy, ale to nie jest powszechna terapia, a powinniśmy mieć takie terapie, które u każdej dziewczyny wrócą, dadzą mi szansę powrotu do funkcji rozrodu. O tym też trzeba pamiętać, bo medycyna, tak jak powiedziałem, nie śpi. Zamiast dając leki doustne, farmakologię doustną, mogę dać te same leki, które są zdeponowane we wkładce i nam się wydaje to abstrakcją, ale wkładka wewnątrzmaciczna naprawdę nie służy tylko i wyłącznie planowaniu rodziny. To są leki, które my możemy wykorzystywać w onkologii, w całej masie zaburzeń endokrynnych, w czymś takim trywialnym jak mięśniaki macicy, bo mięśniaki macicy też mają receptory estrogenowo-progesteronowe. I to jest masa rzeczy, które mogę wykorzystać, a w naszym ukochanym kraju zawsze się to tłumaczy tym, że to jest planowanie rodziny, to jest antykoncepcja, temat wyklęty. Wręcz na odwrót, po prostu potrzeba trochę kaganka oświaty. Panie doktorze, czy panu się trafiają takie pacjentki, które są po leczeniu nowotworu, przychodzą do pana i udaje się uzyskać naturalnie ciążę? Czekam na ten dzień. Do dnia dzisiejszego niestety jest tak, że wszystkie pacjentki, które do mnie przychodzą po leczeniu onkologicznym i zaczynamy od tego podstawowego badania, jakim jest wartość AMH, niestety wszystkim zaproponowałem dawstwo oocytów. Więc czekam na dzień, kiedy będę mógł pani powiedzieć, tak, mam całą garstkę dzieci. To teraz już też będę czekać na taki dzień. Będę czekać. No dobrze, dawstwo oocytów, to teraz kroczek dalej. Rozumiem, że podchodzą do in vitro takie panie i czy często się zdarza, że nie wiem, no nie wiem, czy to jest jakiś taki większy odsetek, czy można o tym w ogóle powiedzieć, tak, że nie wiem, no się te zarodki nie implantują z jakiegoś tam powodu, na przykład z powodu właśnie tej choroby przebytej, czy jednak się udaje? Implant, znaczy pacjentki onkologiczne, którymi się zajmujemy, które leczymy, to są pacjentki, które są sfokusowane na zabezpieczeniu oocytów. Czy to są oocyty pobrane w punkcie, czy to są oocyty, które zabezpieczamy jako tkankę jajnika. Tak? Czyli my cały czas martwimy się, żeby miał gametę, którą będę mógł zapłodnić, która da mi szansę na zarodek. Natomiast co z transferami i z oocytkiem implantacji, to jest zupełnie inny temat. To jest trudny temat, wcale nie z punktu widzenia
choroby onkologicznej. To jest z punktu widzenia rozrodu człowieka trudny temat, bo pacjentki, które leczymy z powodu czynnika męskiego, co by się nam wydawało, no dobra, no to te plemniki jakieś tam znajdziemy, uzyskamy zarodki i je transferujemy. Takie zarodki też mogą się nie transferować. Chodzi o to, że okres, szanse, prawdopodobieństwo, kiedy zarodki się transferują, to jest bardzo mały, krótki okres czasu w trakcie trwania cyklu. My to nazywamy oknem implantacyjnym i czas, kiedy mogę podać zarodki, jest naprawdę ograniczony. I my do dnia dzisiejszego, mimo że mamy wiele testów diagnostycznych, które wspierają mnie w tej wiedzy, to i tak najczęściej się posługujemy tylko badaniem USG, badaniem obrazowym. To badanie nie odpowiada mi naprawdę, jaka jest wrażliwość receptorowa i czy mogę w danym momencie wykonać transfer, a może go powinienem przesunąć. Problem polega na tym, że jeżeli chcę badać taką sytuację, dlaczego się zarodki nie implantują, to się otwiera temat rzeka, większa rzeka niż Wisła, bo wcale nie wiem, czy zarodki są genetycznie zdrowe. Mm-hmm. To nie wynika z faktu przebycia choroby nowotworowej, ani terapii, jaką mi zaproponowano, to wynika z faktu, że mam lat tyle, ile mam i prawdopodobieństwo posiadania defektu w oocytach wynika z mojej biologii, z biologii człowieka. I wiemy, że im kobieta jest starsza, tym prawdopodobieństwo defektów łańcucha DNA w oocytach rośnie. Ja mogę uzyskać zarodki, ale one są z defektem i albo się w ogóle nie implantują, albo mi się za chwilę ronią. I to jest duży problem. A jeżeli nawet mam taki zarodek zbadany genetycznie, no bo mamy w naszym takim ośrodku, w którym się znajdujemy, takie możliwości technologiczne, że zbadam zarodki w ogóle ich nie naruszając. Ja badam podłoże, do którego zarodki wyrzucają łańcuchy DNA i badam te łańcuchy DNA i zbadam taki nawet zarodek i on się dalej nie zaimplantuje. Czy ja już mogę powiedzieć, że to jest problem niepowtarzających się niepowodzeń implantacyjnych? Nie, ponieważ według naszych technologii, naszego nazewnictwa, których do dnia dzisiejszego nie ma zgody na świecie, to powinny być co najmniej dwa, a nawet według niektórych autorów trzy zdrowe, przebadane genetycznie zarodki, które się nie zaimplantowały i dopiero wtedy ja mogę mówić, że mam taki problem i dopiero wtedy mogę proponować pacjentce diagnostykę. Powtarzam słowo diagnostykę, a nie jakąś wymyśloną, szaloną terapię. Właśnie, chciałabym tak, dwa tematy. Po pierwsze, zaraz bym chciała się zapytać o panów, bo wymienił pan to, więc zaraz do tego wrócimy. No właśnie, jak jesteśmy o tych zarodkach. Niedawno rozmawialiśmy właśnie z panem doktorem Rokickim o diagnostyce preimplantacyjnej zarodków. No właśnie, czy takie pany powinni, czy tacy przyszli rodzice powinni właśnie zrobić taką diagnostykę preimplantacyjną zarodka? A czemu nie? Nie wiem, no. No ja też nie wiem, tak? Więc skoro nie wiemy, czemu nie powinniśmy badać zarodków, powinniśmy badać zarodki. Biologia człowieka jest taka, że my tylko w 25% przekazujemy defekty DNA pochodzenia rodzicielskiego z matki bądź ojca. 75% mutacji, która ma miejsce w zarodku, to jest mutacja de novo, czyli mama zdrowa, tata zdrowy, a dziecko chore. Czyli nie mam matematycznego modelu, żeby powiedzieć, kto będzie z tych zarodków, które uzyskaliśmy, który zarodek jest chory, a który jest zdrowy. Powinienem je zbadać. Jeżeli zbadam, transferuję zdrowy zarodek. To jest bardzo duża wiedza dla przyszłych rodziców. Każda pacjentka w ciąży wie, że czekają ją, powinna przejść badania prenatalne, powinna mieć USG 11-14, test PAPA i te wszystkie inne rzeczy. I to jest duży stres w naszym kraju. Co w sytuacji, jak mam zdrowe dziecko, a co w sytuacji, jak mam chore dziecko, co dalej? Więc jeżeli mam taką technologię i zbadam zarodki, to się nie martwię, co dalej, tak? Bo ja wiem, że ten zarodek jest zdrowy i wykonam test PAPA zupełnie z innych wskazań medycznych, bo ten test naprawdę ma wiele wskazań medycznych, a my to zawężamy tylko do choroby, potencjalnie choroby genetycznej. No więc powinienem te zarodki zbadać. Niepowodzenia implantacyjne. Powiedzieliśmy o tym, że te zarodki, jeżeli są chore, to nie będą się implantowały. No więc jeżeli zbadam zarodki, to na pewno jakaś populacja zarodków jest chora, a jakaś jest zdrowa. Zarodki zdrowe mogę transferować, w związku z tym po pierwsze wykonam mniej transferów, co jest na pewno tańsze dla pary. Po drugie skrócę czas terapii, no bo jeżeli mam 5 zarodków do transferu, a w nich teoretycznie jest tylko jeden zdrowy
i ten zdrowy będzie podany jako następny, no to para przeżyje 4 niepowodzenia, abstrahuję od finansów, ale na pewno nie jest to łatwe z punktu widzenia psychologii takiej pary. No bo te pary przychodzą i myślą tak, no dobra, staramy się o dziecko, nie wiedzie się nam, przystępujemy do procedury IVF i mam pierwszy, drugi transfer i dalej nie jestem w ciąży. Czy to jest moja wina, czy to jest wina może partnera, a może powinniśmy skorzystać z dawstwa, a może powinniśmy zmienić ośrodek? 1000 rzeczy, która wikła życie takiej pary. Jeżeli zbadam zarodki i powiem parze, no dobrze, mamy 4 zarodki, 3 zarodki mają różne defekty, muszę odmówić transferu, transferujemy ten jeden zarodek i ten zarodek da nam ciążę, no to w tym momencie jest to zdrowa ciąża. Para krócej starała się o ten moment, kiedy dojdzie do ciąży i na pewno z punktu widzenia ekonomicznego ma same plusy. Skraca czas, skraca stres, rozczarowanie, no i finanse. No i też wspomnieć trzeba, że ta diagnostyka preimplantacyjna jest nieinwazyjna teraz. No tak, no to jest tak jak picie wody ze szklanki. Więc naprawdę warto, moi drodzy. A teraz wracam do tej męskiej tutaj strony. Co z mężczyznami? Czy oni też mogą zabezpieczyć swoją płodność? No powinni, tak? No, jeżeli chcą, żeby mieć własne biologiczne potomstwo, to powinni. Na dzień dzisiejszy nic innego poza mrożeniem plemników niestety nie mamy. Czyli mężczyźni, którzy wiedzą, że będą poddani leczeniu chirurgicznemu, onkologicznemu, czemukolwiek, powinni przyjść oddać nasienie. To nie jest skomplikowana procedura oddać nasienie. I teraz trzeba powiedzieć o mitach, które krążą. Często się mówi, że pary, które powinny starać się o dziecko, to powinny takie pary uprawiać seks co 2-3 dni. Czemu? Czemu co 2-3 dni? Jeżeli przychodzi pan na badanie nasienia, to nawet w naszym ośrodku ma napisane, że abstynencja seksualna od 3 do 5 dni. I jak przychodzi para do punkcji, kiedy mamy uzyskać komórki jajowe, mężczyzna musi oddać plemniki, też ma zalecenie utrzymać abstynencję seksualną 3-5 dni. Kobieta ma nie współżyć, no mogą popękać pęcherzyki i będzie uwolnienie komórki jajowej, wielokrotna ciąża, co jest niebezpieczne z punktu widzenia zdrowia, ale mężczyzna ma reżim utrzymania abstynencji seksualnej 3-5 dni. A jak przychodzi pacjent onkologiczny, to on ma zalecenie oddawać nasienie nawet kilka razy w ciągu dnia, bo musimy skolekcjonować maksymalną dużą ilość nasienia i potem to nasienie wykorzystujemy do zapłodnienia i mamy z tego dzieci. Tak? W tym ośrodku mamy panów, którzy mieli zdeponowane plemniki przy leczeniu onkologicznym i po latach doczekali się własnego potomstwa, bo rozmnożyliśmy te plemniki. Dziewczyna była wystymulowana, doszło do zapłodnienia, transferu, no i historia się powtarza. Ciąża, dziecko, jedno, drugie i tak dalej. Zmrożonych plemników u pacjenta wykastrowanego, bo był to rak jądra. To jeszcze zadam takie pytanie, bo to pewnie też panie, które nas słuchają i mam nadzieję, że panowie zapewne zapytają, czy te zamrożone to nie jest gorsza jakość? No bo to pewnie każdy z nas porównuje, że jak mam truskawki świeże tak, i z Horteksu, wyciągam z zamrażarki. Tak, to lepsze świeże niż z Horteksu, tak. Ale trzeba pamiętać o tym, że jak mrożę tkankę, to czas nie płynie. To my sobie wymyśliliśmy taką presję czasu, tak? Ale zamrożone oocyty, zamrożone zarodki mają maksymalnie 5 dni. Czy one są dziś rozmrożone, czy za 3 lata? Dalej mają 5 dni. Oocyty 20-latki rozmrożone po 3 latach, czy 5, czy 10, to są oocyty 20-latki. Z plemnikami jest tak samo, a nikt nie mówi o tym, że mężczyzna to nie jest tak jak ze starym winem, że im starszy, tym lepszy. Wręcz na odwrót. My cały czas bombardujemy pacjentki. Masz 35 lat, twoja rezerwa jajnikowa spada. Masz 40 lat, prawdopodobieństwo sukcesu bycia w ciąży 2 promile. No strasznie mało, ale to wynika nie z tego, że takie pacjentki są nieaktywne seksualnie. To wynika z tego, że jakość oocytów jest tak niska, że nie będziemy mieli ciąży. Z mężczyznami jest tak samo. W 35 roku życia jakość nasienia spada. Doniesienia medialne są takie. 72 lata gdzieś tam został biologicznym ojcem. Czy aby na pewno? My tego nie wiemy. To bardzo fajnie brzmi medialnie. Ale czy taka jest prawda? To nikt nie wie. A zdarza się, że nie wiem, po rozmrożeniu to nasienie, czy te oocyty
padają, że tak brutalnie to nazwę? Nie umiem odpowiedzieć, bo ja mogę tylko powiedzieć na temat naszego ośrodka. W naszym ośrodku komórki jajowe i plemniki, które są poddawane mrożeniu, są poddawane selekcji. Mrozimy tylko dobre komórki. Te komórki mają się rozmrozić. Oczywiście, że nie jest tak, że to jest stosunek 100 do 100. Mam 10 oocytów, na pewno 10 mi się rozmrozi. Jakąś część stracę, ale to nie jest tak, że rozmrożę jedną czy dwie komórki jajowe. Nie. Uzyskujemy bardzo wysoki odsetek rozmrożonych oocytów gotowych do zapłodnienia. Panie doktorze, chciałabym, bo tutaj widzę, że pytania nam wpadły, więc chciałabym teraz panu przekazać, dobrze, żeby się odnieść do tych pytań. Czy tylko przed chemią i radioterapią można zabezpieczyć płodność? No nie, bo jeżeli rozmawiamy o pacjentkach, które mają przejść badanie terapii w obrębie operacyjną, terapię w obrębie narządu rodnego i mają mieć usuniętą szyjkę macicy, to takie pacjentki też powinniśmy skonsultować, też powinniśmy móc z nimi na ten temat porozmawiać. Jeżeli są to pacjentki, które mają być, tak jak powiedziałem, no, leczenie raka tarczycy, to jest leczenie przede wszystkim operacyjne, bezpieczne. Więc na pewno taka pacjentka nie zaszkodzi, żeby się z nami spotkała i na ten temat porozmawiała, chociażby z tego powodu, że można wychwycić w takiej rozmowie bardzo wiele tematów, o których my sobie nie zdajemy sprawy. No bo jeżeli już rozmawiamy o tarczycy, trzeba pamiętać o tym, że w naszej szerokości geograficznej najczęstszą jednostką chorobową to jest choroba Hashimoto, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. Ilu ginekologów w tym kraju, prowadzących bardzo dobrze swoich pacjentów, mówi o tym, kochana, jeżeli ty masz chorobę autoimmunologiczną tarczycy, wcześniej stracisz rezerwę jajnikową niż koleżanka, która tej choroby nie ma. Ale tak naprawdę jest. To już w latach 90. udowodniono, że przeciwciała przeciwtarczycowe przechodzą do płynu pęcherzykowego i niestety niszczą rezerwę jajnikową i ten proces jest nieodwracalny. Jeżeli mam towarzyszącą endometriozę i nawet dzisiaj nie myślę o tym, że ja będę się leczyła w klinice leczenia niepłodności, no to endometrioza niszczy zdolności reprodukcyjne, zniszczy w wielu mechanizmach. Gorzej te pacjentki odpowiadają na stymulację, mamy mniejszą ilość komórek jajowych, te komórki jajowe z reguły są gorszej jakości, jest niższy odsetek zapłodnień i trzeba też pamiętać o tym, że nie powinniśmy robić świeżych transferów. To już mówię do kolegów po fachu, powinniśmy rozmawiać z tymi pacjentkami o transferach mrożonych zarodków, ponieważ mamy większe prawdopodobieństwo prawidłowego przegotowania błony śluzowej jamy macicy, która w tej chorobie też cierpi. No dobrze, ale idźmy dalej, bo nie przejdziemy przez te wszystkie pytania. Czy jest maksymalny wiek, kiedy zabezpieczenie płodności jest możliwe? Znaczy trzeba odpowiedzieć w ten sposób, czy jest wiek, kiedy to ma sens? No bo jeżeli mam bardzo dobrą rezerwę jajnikową, a mam 43 lata, czy ma to sens? Kiedy wrócę do leczenia, kiedy będę po leczeniu onkologicznym, ile będę miał lat, czy wykorzystam te swoje własne oocyty? Abstrahuję od tego, jaka jest jakość tych oocytów, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że tak jak już powiedziałem wcześniej, po 35 roku życia wzrasta odsetek oocytów z defektami. Czyli nawet jeżeli mam komórki jajowe, one mogą mieć defekt łańcucha DNA. Czyli nawet jeżeli zabezpieczę takie oocyty, to szansa na to, że będę miał zdrowe zarodki, nie jest duża. To wszystko ma swoje wykładniki różne w różnych częściach świata. Są kraje, które mówią, że możemy poddać procedurze onkofertilii pacjentki do 42 roku życia, ale są kraje, gdzie się mówi 35 lat to jest górna granica. W każdym kraju, również w naszym, powinniśmy się posługiwać przede wszystkim rezerwą jajnikową. No bo jeżeli mam AMH01, a tak się zdarza, czy takiej pacjentce powinienem powiedzieć, że no dobra, wystymulujemy komórki jajowe, będzie pani miała 10 oocytów i potem niech pani idzie się leczyć? To jest abstrakcja, to jest z punktu widzenia biologii niemożliwe. Nawet pobranie tkanki jajnika przy tak małej rezerwie jajnikowej jest chyba nieetyczne. Jak przebiega kwalifikacja mężczyzny do onkofertility i do kogo ma się taki pacjent zgłosić? No do ośrodka leczenia niepłodności.
To nie wynika z tego, że my tutaj chcemy takiego pacjenta zbadać na lewo i prawo i nie wiadomo, co z nim zrobić. Nie, po prostu są wymagi ustawowe i pacjent musi mieć zrobione badania wirusologiczne tak jak do procedury. Musimy po prostu mu to wykonać i taki pacjent musi być zweryfikowany, czy on to on. Oczywiście nie zakładam, że ktoś ma złą wolę i będzie mroził nie swoje nasienie, ale to podlega weryfikacji. No i musimy spełnić te wszystkie rzeczy, które pozwalają nam na kontakt z pacjentem, czyli musimy mieć możliwości teleadresowe, informacje teleadresowe, z kim mamy się kontaktować, gdzie wysłać fakturę, no bo to są rzeczy, o których często nie myślimy, ale niestety ktoś za to mrożenie płaci. Nasz Narodowy Fundusz Zdrowia nie pomaga. Jaka diagnostyka przeciwnowotworowa musi zrobić kobieta, ażeby mieć pewność, że jest zdrowa? To nie jest pytanie do mnie. To jest pytanie do onkologa, tak? Doktor onkolog prowadzi pacjentki, ma swoje jakieś rekomendacje w poszczególnych jednostkach chorobowych, więc tym pytaniem odsyłam. Proszę o informację, czy lepsza jest cytologia płynna niż badanie starego typu, czyli taka, rozumiem, pobrana w czasie wizyty zwykłą wymazówką. Czy daje więcej informacji, czy trzeba się inaczej do tego badania przygotować? Oczywiście, że postęp w medycynie jest i cytologia płynna jest teraz cytologią rekomendowaną. Sam sposób pobrania niewiele się różni, natomiast tą szpatułkę, którą wykorzystałem, ten rysik, którym pobrałem materiał do badania, po prostu zatapiamy w płynie. Mamy więcej informacji w ten sposób uzyskiwanych, a przygotowanie jest takie, jakie było. Po prostu trzeba przyjść do doktora, nie w okresie krwawienia, a trzeba pamiętać o tym, że krwawienie to też nie jest przeciwwskazanie do pobrania wymazu, jeżeli podejrzewam raka. No to jeżeli jest to rak, to nie pobieram tkanki do badania histopatologicznego, bo pacjent krwawi. No w tej chorobie właśnie się krwawi. Badanie BRCA. Kto i w jakim przypadku powinien zbadać? Na pewno pacjentki z niską rezerwą jajnikową i na pewno pacjentki, które mają wywiad rodzinny co do występowania chorób w rodzinie, zarówno raka piersi, raka jajnika i jelita grubego. Jeżeli mam sytuację, że w mojej rodzinie występują nowotwory, na pewno powinnam o tym pomyśleć. Czy USG piersi trzeba robić w ciąży? Ciąża nie jest przeciwwskazaniem do robienia USG. Można z choroby nowotworowe również diagnozować w trakcie trwania ciąży i trzeba pamiętać o tym, że wszystkie pacjentki, które mamy w swojej opiece w klinikach leczenia niepłodności przed stosowaniem leczenia hormonalnego, jest wymóg robienia badania USG, a według nowych rekomendacji ginekologicznych badanie piersi też jest wymagane u wszystkich pacjentek w ciąży. Na tym pytania na ten moment się kończą. To ja mam jeszcze jedno pytanie. Panie doktorze, przychodzą do pana pacjentki, które starają się o dziecko. Czy warto, żeby właśnie wcześniej zrobiły sobie USG piersi i cytologię? Znaczy, to nie jest pytanie, czy warto. No to jest badanie podstawowe. Każdy powinien takie badanie mieć zrobione, bo to są rzeczy, które dają nam profilaktykę najczęstszych chorób występujących, chorób nowotworowych występujących u kobiet. Tańsza, bezpieczniejsza jest profilaktyka niż leczenie. No, trzeba o tym pamiętać. Mhm. Czyli warto sobie wykonać takie badanie. I jeszcze jedno, wiem, że pan nie jest onkologiem, tak? Ale jak często należy robić taką cytologię i badanie piersi? To jest trudne pytanie, bo ktoś za to musi zapłacić. Mhm. Dlatego mamy rekomendację NFZ-u, że raz na 3 lata. Ale czy to wystarcza? Czy my nie powinniśmy pamiętać o tym, że poza rakiem płaskonobłonkowym jest też rak gruczołowy? To są sytuacje kliniczne, które strasznie wikłają, a w tym wszystkim też jest brana pod uwagę ekonomia, no bo możemy zrobić wszystko. Możemy zrobić pacjentce rezonans magnetyczny, PET, wszystkie badania, które wymyśliła medycyna, tylko pytanie, czy trzeba i czy warto. I bardzo trudno znaleźć taki konsensus, co bym chciał z punktu widzenia klinicznego, kiedy bierzemy pod uwagę również wykładniki ekonomiczne. Jak często występują te choroby u pacjentek? No one występują, zwłaszcza występują u dziewczyn, które prowadzą aktywne życie seksualne. I tak oczywiście trzeba pamiętać o tym, że najpierw występują infekcje HPV, a po latach, jeżeli taka pacjentka jest nieleczona, to rozwija się rak szyjki macicy. Tym niemniej, jeżeli ja nie badam takich pacjentek, nie wykonuję im testów, jeżeli nie zrobię cytologii, gdzie już mam wskazówki, co zrobić dalej z tą pacjentką, bo może trzeba zrobić kolposkopię, a może trzeba zrobić typowanie w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego. To jest bardzo duża wiedza, która pomaga te pacjentki objąć
prawidłową opieką, no bo łatwiej, jeżeli nawet mam rozpoznanie i muszę leczyć tą pacjentkę zabiegową, no to łatwiej wykonać nieduży zabieg konizacji szyjki macicy, niż potem stosować brachyterapię w zaawansowanym nowotworze raka szyjki macicy. Są pewnie wśród nas panie, te, które oglądają młode kobiety, tak, młode dziewczyny, czy takich 18-letnich dziewczyn to nie dotyczy, na przykład to badanie piersi czy to cytologia? A, znaczy, no, nie trochę rozumiem pytanie, czemu ma ich nie dotyczyć? Czy 18 rok życia, no tak się i mówi, ten ja jeszcze moment... jestem młoda, pewnie mnie to jeszcze nie ten, to tam starsza. Najmłodsza dziewczyna, która do mnie kiedyś tutaj trafiła z rakiem piersi, miała 21 lat. Dziecko, z mojej perspektywy dziecko. Oczywiście, że dorosła osoba mająca prawo wyborcze i dowód osobisty od 3 lat, ale nie o to w tym chodzi. My zapominamy o tym, że dzieci chorują na nowotwory. Młodociani chorują na nowotwory. W związku z tym inicjacja seksualna na pewno nie odbywa się w 18 roku życia, kiedy pacjentka dostaje, dziewczyna dostaje dowód i wtedy zielone światło na seks, ona już dawno tą inicjację seksualną przebyła. A trzeba pamiętać o tym, że choroby przenoszone drogą płciową, czyli infekcja brodawczaka, to jest choroba przenoszona drogą płciową, najczęściej występuje u tych dziewczyn, które bardzo wcześnie rozpoczęły inicjację seksualną. A my tego chyba nie zmienimy, no przez, nie wiem, przez rozmowy w szkołach i publikacje książek, nie wydaje mi się bezpiecznie te pacjentki po prostu uświadamiać, mówić, jakie są możliwości zabezpieczenia się przed różnymi chorobami i na pewno objąć się profilaktyką jak najwcześniej, nie jak najpóźniej, jak najwcześniej. Profilaktyka zamiast późniejsze leczenie. Panie doktorze, ślicznie panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moi drodzy, ja sama przyznam się, że pan doktor powiedział tu o 3 latach, tak? Że co 3 lata jest niby zgodnie z rekomendacją. No, ale powinniśmy chyba wziąć pod uwagę fakt, że każdy jest tylko człowiekiem i powinniśmy swojego doktora ginekologa odwiedzić minimum 2 razy do roku, minimum, żeby doktor miał szansę pobrać tą cytologię, zrobić USG do pochwowe, zbadać piersi, sprawdzić podstawowe badania laboratoryjne, no bo nasza opieka to nie jest tylko na tym, że ja włożę wziernik do pochwy i pobiorę cytologię. Trzeba sprawdzić również parametry hormonalne u kobiety. Wiele jednostek chorobowych i zaburzeń wynika z nieprawidłowych funkcji hormonalnych. Łatwiej regulować te hormony, niż potem martwić się o jakieś duże zabiegi operacyjne i dużą ilość rzeczy, którą trzeba poprawić, a można to wykryć na wczesnym etapie. Wszystkie panie zachęcam z tej strony tutaj do badania bardzo mocno. Pilnujcie, drogie panie. Lepiej pójść, odwiedzić lekarza. Są bardzo przyjemni, jak sami widzicie, niż później leczyć. Panie doktorze, ślicznie panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Bardzo dużo wiedzy. I myślę, że i tak jeszcze nie wyczerpaliśmy wszystkiego. Ale to będzie na kolejny temat, słuchajcie. Ja zapraszam już w tym momencie, kolejny czwartek o 19:00, wszystko dla płodności. Tym razem będzie temat poronin, moi drodzy. Pan doktor Artur Kobielski będzie moim gościem, więc serdecznie zapraszam wszystkich, których dotyka ten temat. A wiem, że to jest bardzo szeroka grupa pań. Zapraszam. W czwartek o 19:00 wszystko o płodności. Co czwartek się spotykamy i właśnie poruszamy, widzicie, takie tematy, które są bardzo ważne, ale też bardzo ważne z punktu widzenia tego, takiej podnoszenia świadomości, bo no, lekarz wie najlepiej i wiedza ta jest nam bardzo potrzebna. Skoro chce się dzielić, no to ja tu szybko przybiegam zawsze, żeby właśnie porozmawiać z lekarzem. Dziękuję serdecznie, panie doktorze. Dziękuję pracownicy IndiMed za dzisiejszy materiał. Pozdrawiamy was serdecznie i do następnego razu, do czwartku. Do widzenia.